Drodzy siostry i bracia, jesteśmy na progu wakacji i życzę Wam pięknych wakacji, życzę Wam dobrego wypoczynku, także doświadczenia jakiegoś spotkania z ludźmi bliskimi, z którymi te spotkania były utrudnione przez pandemię, więc bardzo dobrego czasu. Oczywiście dla nas wakacje to jest też czas pielgrzymek pieszych, które z naszej diecezji ruszają przeważnie na Jasną Górę, ale nie tylko, bo jest na przykład piękna pielgrzymka z Pabianic do Niepokalanowa. Chciałbym Was zaprosić do udziału we wszystkich tych pielgrzymkach. Pielgrzymka jest pięknym obrazem Kościoła, Kościoła, który jest w drodze. Jest taki obraz, o którym teraz mówimy ciągle z racji na nasz synod i na synod biskupów, który Ojciec Święty zaproponował właściwie całemu Kościołowi i podejmiemy to od najbliższego października. Więc pielgrzymka nam daje ten obraz Kościoła, który jest we wspólnej drodze. Jest dobrym czasem do refleksji, do słuchania słowa, także do spotkań. Zapraszam. Sam się oczywiście jak zwykle wybieram na pierwszą pielgrzymkę na Jasną Górę i każdemu, kto chciałby ze mną się spotkać osobiście, czy poprosić o spowiedź, czy o rozmowę, jestem do dyspozycji. Zarządzenia dotyczące stanu epidemii w Polsce są takie, że właściwie możemy spokojnie tę pielgrzymkę organizować, także dlatego, że osoby, które są dwukrotnie zaszczepione, nie liczą się do żadnych limitów ograniczających liczbę możliwych uczestników. Być może nawet przed pielgrzymką zorganizujemy jeszcze dodatkowe szczepienia dla tych, którzy by chcieli z nich skorzystać. Możemy też organizować bezpieczny sposób noclegi po drodze, więc na pewno w tym roku pielgrzymowanie, oczywiście przy całej ostrożności, będzie jednak dużo łatwiejsze i skorzystajmy z tej szansy, jaka nam jest dana i odnajdźmy się na tej wspólnej drodze jako łódzki Kościół. Bardzo Was serdecznie zapraszam i czekam na Was w sierpniu na trasie pielgrzymki. Szczęść Boże!